Cześć, z tej strony Neutral, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na oficjalnej becie Berserka, która wystartowała wczoraj o godzinie 16, no i bardziej na poważnie odniesiemy się do tych zmian, które tutaj zaszły, bo ostatnio w piątek wieczorkiem dostaliście shota ze streama, a ja tam się troszeczkę prześmiewczo wypowiadałem o tych zmianach, no ale jednak chciałem wam dostarczyć informacji, że w ogóle coś takiego będzie, że coś takiego się zmienia, no i jak to będzie wyglądać, no a dzisiaj już bardziej na poważnie, po przemyśleniu tego wszystkiego, po przeczytaniu waszych komentarzy, tutaj się odniesiemy, no i sami zobaczycie co ja o tym sądzę i oczywiście również piszcie w komentarzach co wy o tym sądzicie na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i tak jak mówię, możecie pisać w komentarze co wy uważacie o tych zmianach Berserka jeszcze tutaj tylko napomknę, że wczoraj o godzinie 16 wleciał konkursik na Paysafe Cardy z okazji używania kod utwórcy, więc jak ktoś przegapił, to może sobie tam ten film obczaić i po prostu wziąć udział, a nuż się uda komuś z Was akurat wygrać. Dobrze, możemy zaczynać. No i co tutaj z tym Berserkiem się zadziało? Ogólnie beta wystartowała, tak jak już chyba powiedziałem wczoraj o godzinie 16. Nie była to jednak godzina 12, tak jak na początku zapowiedzieli, tylko 4 godziny później. No i oczywiście mieliśmy klucz dostępu, który dostaliśmy na pocztę w normalnej gierce, no ale ten klucz, z tego co widziałem, już po 10 minutach tej bety się tak jak rozszedł, bo tam było chyba tylko 500 użyć, więc pewnie większość z Was niestety nie dała rady się załapać na tą betę. No ale co, beta w takim samym stylu jak zawsze, czyli po użyciu tego klucza dostajemy losowo 300, 400 albo 500 level. Mamy tutaj 40 tysięcy grzybów na start, Wy tego nie widzicie, no ale musicie mi uwierzyć na słowo. No i mówię, jakieś tam lochy podlokowywane, ogólnie pupilki wykarmione i tak dalej. W ogóle jestem na przeglądarce, pewnie nie słyszycie dźwięku z gry, no i to może tak nie do końca dobrze chodzić, no ale to nie jest w tym momencie najistotniejsze, więc beta standardowo tak jak zawsze sobie działa, no i co można o tym berserku powiedzieć, ogólnie zmiany są dwie jeżeli ktoś nie oglądał tego piątkowego shota, po pierwsze berserk może w tym momencie zaatakować tylko maksymalnie 10 razy z rzędu, to znaczy teraz jak gramy sobie berserkiem to on może zrobić nawet 15-20 hitów z rzędu, no i nie ma żadnego limitu, natomiast jeżeli chodzi o tą wersję berserk, no to możemy wykonać tylko 10 ataków z rzędu, potem musi być przerwa, potem nasz przeciwnik wykonuje atak, że tak powiem, no i oczywiście potem znowu możemy zrobić te 10 ataków z rzędu, więc po prostu jest to limitowane, to jest pierwsza zmiana, no i druga zmiana, w moim odczuciu najbardziej uśmiercająca tego berserka niestety no to jest właśnie brak pasywki na magów, to znaczy przeciwko magom Berserk nie może używać swojej pasywki, nie może się wściekać natomiast magowie na tej becie już nie biją w Berserka dwa razy więcej obrażeń, tak jak to ma miejsce właśnie, no tak jak to ma miejsce w obecnie w oficjalnej wersji gry powiedzmy, do tej pory to miało miejsce więc takie dwie zmiany no i co ja o tym uważam, ogólnie tak, ja troszeczkę tak jak już wspomniałem prześmiewczo komentowałem to na tym szocie no ale jest to w moim odczuciu całkowite zabicie Berserka. Może się tutaj odniosę na początku do komentarzy, bo dużo osób pisało, że dobrze, Berserk był za mocny, trzeba było mu jakieś nerfy zrobić i tak dalej. No ja rozumiem, zawsze się znajdą zwolennicy takich zmian, zawsze się znajdą też przeciwnicy, no ale musicie sami zrozumieć, że to, że Berek sobie tak dobrze radził z magami w lochach, bo tu głównie o lochy chodzi, no to jest jego tak jakby unikalna zdolność, że tak powiem. W sensie to go wyróżniało spośród innych tu w ogóle nas co chwilę wylogowywuje z tej bety, nie wiem czemu. To go jakoś tam wyróżniało spośród innych klasy, no i dzięki temu tego berserka się chciało pikować. No a teraz uwaga, berserk w magów będzie działał tak samo jak zwiadowca, bo jak nie oglądaliście tego odcinka wszystko o berserku, no to nie wiecie, że berserk tak naprawdę nie ma takich samych obrażeń jak wojownik, pomimo, że tutaj się posługuje bronią wojownika i tak dalej, tylko berserk ma tam jakiś ukryty przelicznik, no i on ma te obrażenia... Takie jak zwiadowca, więc, no, mówię, jeżeli chodzi o obrażenia, no to po prostu w magów będzie zadawał tyle co zwiadowca, nie będzie mógł się wściekać. Oczywiście, HP ma taki sam przelicznik jak zwiadowca, jak się nie mylę, chyba razy 4, właśnie. No i po prostu będzie w tych magów działał dokładnie jak zwiadowca, czyli dość słabo. Tak więc, no, tą unikalną umiejętność można powiedzieć berserka, czyli to przechodzenie tych magów, to po prostu no, z łatwością to robił, nie ma co ukrywać. nie Niestety zostanie mu to zabrane i jeszcze jak w PvP może to by było spoko z innymi magami, tak w lochach uważam, że ta zmiana jest tragiczna, po prostu tragiczna, no bo teraz nie ma za bardzo takiej motywacji do tego, żeby wybierać tego berserka, jeżeli oczywiście te zmiany wejdą do gry, bo to nie jest jeszcze powiedziane, no ale mówię, nie ma za bardzo takiej motywacji żeby tego Berka wybierać, no bo ja na przykład najbardziej lubiłem w Berku to, że on właśnie tak fajnie sobie z tymi magami radził no a teraz będzie działał tak jak zwiadowca, dlatego, że będzie zadawał obrażenia takie same jak zwiadowca, nie będzie mógł się wściekać na nich, tak jak zwiadowca się nie może nie może robić uników po prostu na magów, pancerza mają tyle samo, no ale pancerz przeciwko magom oczywiście no nie liczy się, że tak powiem, no i HP chyba mają tyle samo, szczerze mówiąc nie wiem ile ma zwiadowca, tu w ogóle działa ta topka działa, dobra, to weźmy sobie jakiegoś zwiadowce, może żeby jeszcze, albo nawet zabójcę, bo to jest jedno i to samo. Tak, razy 4 przelicznik, więc dokładnie HP mają tyle samo. Tak więc po prostu to jest pierwsza zmiana, która szczerze mówiąc bardzo mnie boli. No i druga zmiana, ten limit ataków z rzędu. Wszystko spoko, natomiast weźcie pod uwagę, że zwiadowca nie ma na przykład limitu na uniki. To znaczy zwiadowca w dalszym ciągu może sobie zrobić tych uników no tam 15 z rzędu, 20 z rzędu. Ma na to taką samą szansę jak berserk na kolejny atak czyli 50%. Więc teraz na dobrą sprawę, jak te zmiany wejdą do gry, no to nie będzie sensu brać jakiegoś berserka, tylko lepiej jakiegoś zabójcę albo przede wszystkim zwiadowcę no bo jednak mówię, na magów będą działać dokładnie tak samo obie te klasy czyli berek i zwiadowca no a jednak przeciwko jakimś zabój, przeciwko jakimś zwiadowcom w lochach przeciwko jakimś tam powiedzmy wojownikom właśnie berek będzie miał limitowane te uderzenia no a zwiadowca uników nie będzie miał limitowanych, już pomijam fakt, że oczywiście berserk się posługuje tutaj siłą, mamy potkę na siłę no i a zwiadowca jednak, czy też na ten zabójca, ale zabójca to ma dwie bronie to też nie jest takie fajne, więc głównie tu porównuję do Zwiadowcy. Zwiadowca ma y, oczywiście potkę na zręczność, posługuje się zręcznością y, no i o wiele fajniej boostuje Tomku Kunegundę, no nie? Więc y, no jednak ten Zwiadowca w tych lochach będzie, jeżeli te zmiany wejdą do gry, o wiele, o wiele lepszy. Musicie to przyznać, niestety tak to jest. Jakie jest rozwiązanie? No szczerze mówiąc, nie wiem co by tu można zrobić. Ten limit ataków jeszcze nie jest taki zły, no ale jeżeli limit ataków wprowadzą dla Berserka, no to powinni też dla Zwiadowcy limitu Powinni też dla zabójcy limit uników, żeby to było w dalszym ciągu zbalansowane, tak jak było do tej pory. Bo teraz to działało tak, że Berserk mógł zrobić 15 ataków z rzędu, no a zwiadowca bądź też zabójca mógł wykonać 15 uników z rzędu, no i się wychodziło na zero, fajnie się to balansowało. Więc mówię, unikalne zdolności berserka, czyli to przechodzenie magów w dużej mierze, zostanie tutaj totalnie zabite, jeżeli te zmiany wejdą do gry. No, przeciwko jakimś, przeciwko, no tak, zwiadowcom albo wojownikom będzie działał jeszcze gorzej niż ten właśnie jakiś zwiadowca, powiedzmy. Także, no, w moim odczuciu, no, klasa zostanie totalnie uśmiercona i mało kto będzie ją wybierał. Oczywiście mówię, Widziałem dużo komentarzy, że Wam się te zmiany podobają, że to jest w porządku, bo berserk był za mocny. Okej, okay, mogę się z tym zgodzić, bo jednak, jak startowały nowe serwery, no to zawsze na początku w topce były głównie berserki w obecnych czasach i łowcy demonów. No ale jednak, no nie wiem, nie w tym kierunku, wydaje mi się po prostu. Nerfy jakieś ok, ale nie w tym kierunku, żeby to. Miało ręce i nogi. Tak mi się tutaj wydaje. Nagrywam to z rana w ogóle. Taki, można powiedzieć, chillowy odcineczek, żeby tutaj jakąś swoją opinię wyrazić. Mogę wam jeszcze pokazać, jak tutaj wygląda opis, bo w ogóle do berserka dodali taki opis, jaki mają tam inne klasy. Jak widzicie, w ogóle jeszcze zanim ten opis, to żebym nie zapomniał, nie rozumiem zmian tych klas. W sensie nie rozumiem tych reworków i na siłę puszowania tego wszystkiego. Co mam na myśli? Bart był za mocny. Ok, z tym się myślę, że każdy mógł zgodzić. Bard był za mocny, potrzebował tego reworku. Wszedł ten rework spoko, Jest to jak najbardziej ok. Bard finalnie został mniej lub bardziej zbalansowany. Druid też był dość średni, przez to, że musiał, trzeba było wybierać te maski. Teraz to działa automatycznie. Z druidem już się bawili od chyba roku. Coś koło tego, bo nie mogli zbalansować. Jak coś tam balansowali, to znowu jakiś błąd się pojawiał. No ale przy okazji wejścia tej aktualizacji 15.5 wraz z tym ogólnym kątem Shakes and Fidget, chyba ostatni błąd co do druida został naprawiony przynajmniej tak mi się wydaje, mogę się mylić. No ale chyba w końcu doszli do jakiegoś konsensusu, no i wreszcie to jakoś fajnie zbalansowali. Więc po co dalej? Po co dalej to puszować na siłę? Skoro coś działa dobrze, po co to zmieniać? Po co kombinować? Już było tak samo z tym magiem, z tymi kamieniami u maga też próbowali to jakoś kombinować, z tym na siłę przepchnąć to. Na szczęście community się dość mocno postawiło, no i chyba to odeszło w zapomnienie. Przynajmniej miejmy taką nadzieję. No ale mówię nie rozumiem po co, jeżeli coś jest za mocne, faktycznie i to widać, no to okej, okay, balans jest potrzebny, rework jest potrzebny, ale jeżeli coś działa mniej lub bardziej dobrze, no to po co to zmieniać. No a niestety wszystko na to wskazuje, że obecnie każda klasa prędzej czy później jakieś te reworki dostanie więc po prostu moje pytanie brzmi po co po co coś zmieniać, co działa ok zamiast się na przykład sfokusować nad jakimś, jakąś nową funkcją do gry albo coś takiego, no nie wiem, to już nie jest pytanie do mnie, ja już na to nie potrafię odpowiedzieć, no ale to jest po prostu moja opinia. Co do tutaj mówię, tego opisu, no to pojawiło się coś takiego, jak mamy u Barda, u Druida i tak dalej, u Paladyna teraz. No i oczywiście berserk się posługuje siłą. Tutaj mamy że jest 50% szans na kolejny atak, 11% to oczywiście chodzi o bonus profesji, tutaj się nic nie y, zmienia, jak jesteśmy w tej furii tak zwanej, no to tracimy 50% pancerza, y, no i nie możemy przeciwko magom, to jest ta nowa zmiana, używać właśnie tej naszej y, pasywki. Dalej mamy jeszcze, o dokładnie odnośnie tej furii, y, no i mamy zawsze 50% na kolejny atak, y, natomiast tu mamy dopisek, że możemy maksymalnie uderzyć naszego przeciwnika 10 razy z rzędu, y, no no i jeżeli uderzymy te 10 razy z rzędu, to musimy dostać jeden atak od przeciwnika. No i dopiero ponownie. Możemy, że tak powiem wejść w tą furię, nie ponownie możemy się wściekać i znowu tych 10 ataków z rzędu zrobić No i mamy tutaj jakieś informacje, no ale tu się chyba nic nie zmieniło Mamy jaką brońkę mamy, w sensie jakiej klasy mamy obrażenia 100%, mamy armor, czyli tak jak wojownik No, tu wszystko jest napisane, tu akurat się nic nie zmieniło, więc już nie będę się rozwodził na ten temat no i co? Tyle, tyle z mojej strony nie będę tutaj wam klikał żadnych loków i tak dalej bo w moim odczuciu ta beta jest no, taka średnia, bym powiedział, w sensie. O, teraz akurat bardzo łatwo z się zobaczcie, no ale to właśnie to jest to. My dostaliśmy 500 level, na no, tutaj loszki mamy otwarte takie jak na jakimś niższym o wiele levelu, no i tak ciężko to dokładnie przetestować, nie? To wystarczy po prostu wrzucić w SF Tulsa, wystarczy, jak ten nowy berserk z tymi nowymi przelicznikami będzie dodany do SF Tulsa, wystarczy to tam wrzucić, wystarczy zrobić symulację z innymi klasami, no i będziecie widzieć i też twórcy będą widzieć, jak to działa. Czy jest na coś za bardzo mocne, czy jest na coś za słabe. No ogólnie jest to bardzo prosta sprawa. Nie trzeba żadnej bety robić ani z takiego. No ale oczywiście, wy jak tu gracie na tej becie, czy tam macie jakieś opinie co do tego berserka, to zachęcam, żebyście pisali w komentarzu. Wszystko z mojej strony. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę. Ślicznie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie dzwonem. Kciuka w górę zostawiajcie. Piszcie komentarze, wasze opinie co do tego berserka. No i co mogę tutaj dodać? Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitch'a. Linki są przy piątym komentarzu raz opisie. I pamiętajcie o tym filmie konkursowym, kto go nie widział wczoraj o 16 wleciał, to może sobie odpalić i oczywiście wziąć udział. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!